Festiwal Polska od Kuchni prezentuje Gospodyni wie najlepiej. To mnie nie zajadą, bo nie mam posagu. To i ojla, ojla, la. To i ojla, ojla, la. To i ojla, ojla, la. Gospodyni wie najlepiej. To jest właśnie otwarcie. Festiwal Polska od Kuchni jeszcze raz wraca do Was z odcinkiem ze wspaniałymi kobietami, z gospodyniami. Serdecznie witam koło gospodyń wiejskich z Drężka. Bóg zapłać woma za zitacka. Bóg zapłać. Dzisiaj na deser będziemy robić pampuchy. Mięciutkie takie. Takie mięciutkie, pulchne. Będzie to ciasto drozdowe. Trochę będzie ulepszone. Do ciasta drozdowego będą dodane jabłuska. Będzie zdrowo? Bardzo zdrowo. To jest najważniejsze. Pani Elu, zróbmy tak, że pani z panią Anią zostaną już tutaj przy stole, a panie wrócą do nas na wielki finał, kiedy już będę to degustował. Dobrze? Pampuchy drozdowe rozpoczynamy od przygotowania drozdy. Tutaj wleję mleko. Mleczko oczywiście. Tak. Na, od krowy. Tak, z rejonu. Mleko od krowy. Z Drężka. Gorące nie może być, bo by się drozdy sparzyły. To ja może sobie fartuszek założę w międzyczasie. Pyszne mleczko. Pyszne mleczko, tak. O, jakie smaczne. Bo to chyba od tej łaciatej. Teraz kruszymy drożdże. Aha. Tak, 8 dekagramów. Teraz jeszcze dwie łyżki cukru dodamy do tego, żeby drożdże rosły. Bo bez cukru nie będą rosły. I teraz dokładnie wymieszamy wszystko. A ty, Aniu, możesz już powoli osiewać mąkę. Bardzo należy przesiewać zawsze mąkę, ponieważ ona dostanie tam powietrza. Tak, i wtedy ciasto będzie lepiej rosło. Troszkę tak. Ale musi być dokładnie przesypane. I teraz to musi poczekać. Teraz w tym czasie możemy rozbić jajeczka. Już drożdże są, proszę, ja tutaj one już urosły, możemy je... Wlewamy. Tak, proszę, ja będę wlewała, a Ania miesza w jednym kierunku, postaraj się na razie. Teraz dodajemy jajka i już. Pozbywamy się teraz tych wszystkich grudek. Tak, tych grudek pozbywamy się. To biceps się może chyba z takiej pracy no zrobić trochę, tak, prawda? Tak, to nie trzeba do siłowni. Jest siła. Jeszcze chwilę. Może ja teraz poproszę koleżankę. Ja przetrzymam. Ja poproszę kolegę. Tak. Dobra. Coś takiego? Tak. Tak można. O, też tak. O, coś takiego, tak. Dobrze mu idzie. Dobra. Teraz dodamy jabłka. I tu takie niewielkie, tak. Dodajemy jabłuszko, takie kawałki. Chwilę odstawimy, żeby to ciasto rosło. Teraz zrobimy krótką przerwę, bo ciasto będzie sobie rosło. Ciasto już urosło, podwoiło swoją objętość, a teraz zapraszam koleżanki Karolinę i Elę do smażenia placków. Trzeba sprawdzić, czy patelnia jest dobrze rozgrzana. Nie skwierczy, ale już próbuję. Dobra. O, ja mogę teraz spróbować przerzucić, tak? Na przykład tego placuszka. Hops. Jeszcze troszkę. Co tam mamy na talerzu? Przede wszystkim bardzo dużą rolę gra oczywiście estetyka. Jeśli chodzi o podanie tu nasze dzisiejsze pampuchów, przede wszystkim cukier puder musi na nich być. Pięknie to wygląda, oszronione. Mamy trochę granatu, mamy brzoskwinię w syropie, no i oczywiście jagody. Jesteś łasuchem? Jestem łasuchem, pampuchem. Ciebie? To jest dla ciebie. Bardzo jestem proszę. Jestem łasuchem, pampuchem. Dziewcaki zaś psie wajta. Jakąś pieśnią. Dziękuję paniom za dzisiaj. To było niesamowite doświadczenie. Gospodyni wiedzą najlepiej, zapamiętajcie to. KGW z Drężka. Zgadza się. Zaczynają koncert, a ja zaczynam jeść. Dziękuję bardzo.
Mama moja, jadłogoście. Mamo moja, jadłogoście, niedaleko są na moście. Oj lala, oj lala, to i oj la, oj lala, oj lala. Oj la la, to i oj la la. Sykujcie jam cztery sery, bo to ja do kawalery. Oj la la, oj la la, to i oj la la. Oj la la, oj la la, to i oj la la. Oj, la, la.